krytyki wylało się na nich po tym i po Mistrzostwach Świata w lotach, i po tych ostatnich wyczynach na skoczniach w zawodach Pucharu Świata. Heinz Kutin, myślę, robi co może, by od nowa odnowić, czy też zrekonstruować, ale tymczasem popatrzmy, Ryoyu Kobayashi popisuje się bardzo dobrym skokiem. Kto wie, czy nie będzie to najdłuższy, nie, 133,5 metra, Ryoyu Kobayashi, 18 platforma startowa, 0,7 metra na sekundę, prawy wiatr wijący z tyłu skoczni, za to będzie miał 9 punktów, 4,8 za obniżony rozbieg, razem 13,8 punktu dodatkowo. I Ryoyu Kobayashi, czy wyprzedzi Mariusza Lindwika, za moment się to wszystko okaże, ale będą bardzo blisko. Przypomnijmy, że w Oberstdorfie na początek turnieju czterech skoczni on zajął 12 pozycję. Ona, jeśli chodzi o starty w Pucharze Świata, była dotąd jego najwyższą pozycją. Troszkę przegrywa z